Tomasz Dasuj, witam Państwa, zapraszam na magazyn Kolej Wizja. 100 lat temu w fabryce lokomotyw w Heningsdorfie koło Berlina powstał pierwszy parowóz. Kilkakrotnie zmieniał się właściciel tego zakładu. Najpierw była to spółka akcyjna AEG, potem Borsig, a potem znowu AEG. Po II wojnie światowej zakład przeszedł na własność państwa i nazywał się LEW, albo jak to inaczej Niemcy mówili, LEW. Obecnym właścicielem fabryki jest światowy koncern Bombardier i my dziś postanowiliśmy ten zakład odwiedzić. Serdecznie Państwa zapraszam. Poranek w Heningsdorf koło Berlina. Z Rathenau Parku doskonale widać bramę numer 2 fabryki pojazdów szynowych Bombardier. Kto by pomyślał, ale 100 lat temu obraz ten był bardzo podobny. Co prawda zakład w Heningsdorf powstał w 1910 roku, ale dopiero 4 lata później w jego halach powstała pierwsza lokomotywa. Z tej okazji warto więc prześledzić historię tego zakładu. Wszystko zaczęło się w 1883 roku w Berlinie. Wtedy przewidujący przemysłowiec, inżynier Emil Rathenau, wykupił na Niemcy patent amerykańskiego wynalazcy Thomasa Edisona na produkcję żarówek. Rathenau założył niemieckie towarzystwo Edisona i elektrycznie oświetlił berlińską kawiarnię Bauer, udowadniając społeczeństwu potęgę nowej technologii. 4 lata później swoją spółkę przemianował na Powszechne Towarzystwo Elektryczności, w skrócie AEG. Pod tą nazwą szybko powstał koncern elektrotechniczny o światowym znaczeniu. Produkowano oświetlenie, generatory prądu, piece kuchenne, magnetofony, lokomotywy, samoloty, czyli wszystko, co wiąże się z prądem elektrycznym. Współpraca przez szereg lat z amerykańskim właścicielem patentów Edisona, koncernem General Electric, doprowadziła AEG do pozycji niemieckiego monopolisty, ale spółka przemysłowca Siemensa była ostrą konkurencją. Elektryczne pojazdy trakcyjne od samego początku interesowały Emila Rathenau. W 1889 roku powstała pierwsza elektryczna lokomotywa kopalniana. 2 lata później w mieście Halle AEG od podstaw zbudowała pierwszą kompleksową elektryczną sieć tramwajową w Europie. Mieszkańcy tego miasta chętnie korzystali z nowego środka lokomocji. W tym samym czasie główny konstruktor AEG, mający polskie korzenie, Michał Doliwo-Dobrowolski, otrzymał przydomek ojca prądu zmiennego. Opracował trójfazowy system sieciowy. Najpierw wynalazł tzw. asynchroniczny silnik indukcyjny z wirnikiem klatkowym. Opracował pierwszą prądnicę prądu zmiennego trójfazowego z wirującym polem magnetycznym, potem trójfazowy transformator. Na Światowej Wystawie Elektrotechnicznej we Frankfurcie nad Menem w 1891 roku największe zainteresowanie wzbudziła opracowana przez niego trójfazowa linia energetyczna o długości 175 km, napięciu 20 kV i sprawności 75%. Linia ta biegła z Laufen am Neckar do Frankfurtu nad Menem. Współpracowała z opracowanym przez Dobrowolskiego silnikiem trójfazowym o mocy około 100 koni mechanicznych, co było silnikiem o największej mocy wówczas na świecie. Odtąd energia elektryczna stała się bardziej dostępna, gdyż nowe technologie umożliwiły przesyłanie dużej energii na coraz większe odległości przy jak najmniejszej stracie. W 1897 roku Dobrowolski współpracował też przy projektowaniu elektrowni trójfazowych w Zabrzu i Chorzowie. 2 lata później uruchomił w Berlinie elektrownię w dzielnicy Moabit. Im bardziej było możliwe przesyłanie prądu na dłuższy dystans, tym intensywniej eksperymentowano z lokomotywami elektrycznymi. W 1903 roku sześcioosiowy wagon napędowy wyposażony w 4 silniki prądu zmiennego o łącznej mocy 3000 koni mechanicznych
osiągnął na wojskowej trasie kolejowej Berlin-Cossen prędkość 210,3 km na godzinę, co do 1935 roku było rekordem świata. W 1910 roku AEG w Hanningsdorfie koło Berlina kupiła teren przemysłowy o wielkości 770 tysięcy metrów kwadratowych. Pierwotnie miały tam być produkowane elementy porcelanowe potrzebne do izolacji urządzeń elektrycznych, ale firma nadal rozwijała się. Rok po założeniu filii AEG w Hanningsdorfie otwarta została pierwsza dalekobieżna elektryczna linia kolejowa między Bitterfeld i Dessau. Wzrosło zapotrzebowanie na lokomotywy elektryczne. Z tego powodu od 1914 roku AEG w swojej fabryce w Hanningsdorfie skoncentrowała całą produkcję lokomotyw. Pierwszą serią zbudowaną w nowym miejscu były elektrowozy serii EG510, później zwane E7100. W 1917 roku w Hanningsdorfie powstał pierwszy wagon doświadczalny do planowanego już wtedy berlińskiego metra. Później wagon ten służył do badań przygotowawczych powstającej elektrycznej szybkiej kolei miejskiej. Wagon ocalał i teraz jest w trakcie kompletnego odrestaurowywania przez entuzjastów kolejnictwa. Nowatorskim posunięciem było zatrudnienie architekta Petera Berensa jako artystycznego doradcy koncernu. Po raz pierwszy estetyczny wygląd, harmonia między kształtem i funkcjonalnością produkowanych wyrobów, ale także budynków zakładu, stały się ważnym elementem funkcjonowania fabryki. Berens zatrudnił w swojej pracowni w AEG takich renomowanych artystów jak Mies van der Rohe i Le Corbusier, sam stając się pierwszym przemysłowym designerem świata. Powstałe w Berlinie według planów Berensa budowle przemysłowe dzisiaj są chronione jako dziedzictwo kultury. W 1915 roku zmarł założyciel AEG Emil Rathenau. Zarządzanie firmą przejął jego syn Walter. W czasie I wojny światowej nowy prezes koncernu dobrze zarabiał przy produkcji broni dla cesarskiej armii. Ale Niemcy przegrali wojnę. Prezes AEG Walter Rathenau nie tylko zaakceptował nałożone Niemcom przez zwycięskie mocarstwa ostre reparacje wojenne i ograniczenia, ale także jako minister spraw zagranicznych nowych, demokratycznych Niemiec starał się o dobre relacje z byłymi przeciwnikami. To nie podobało się skrajnie nacjonalistycznym kręgom Niemiec. W 1922 roku Rathenau padł ofiarą zamachu. Po tym incydencie kierownictwo AEG wycofało się na pewien czas z zaangażowania w politykę. Mijały kolejne lata. Z powodów marketingowych na tabliczkach znamionowych produkowanych pojazdów jako miejsce produkcji widniał w dalszym ciągu głównie Berlin. Dopiero w 1928 roku, kiedy firma AEG produkowała już prawie 4000 lokomotywę, na tabliczce pojawiło się jako Berlin-Hanningsdorf. Kolejne ważne wydarzenie miało miejsce w latach 1931-1933. Koncernowi AEG udało się przejąć cały wydział budowy lokomotyw jednego z głównych berlińskich konkurentów – Borsig. Johann Friedrich August Borsig był kolejnym wizjonerskim przemysłowcem początków industrializacji Niemiec. W 1837 roku w Berlinie powstała jego pierwsza fabryka. Tutaj budował maszyny parowe oraz naprawiał importowane dotąd z Anglii parowozy. W 1840 roku Borsig zbudował pierwszy własny, a zarazem pierwszy niemiecki parowóz. Wygrał z nim o 10 minut pokazowy wyścig z parowozem angielskiego wynalazcy lokomotyw parowych Stevensona. 4 lata później sprzedał swoją 24. lokomotywę, replikę której dziś można podziwiać w berlińskim Muzeum Techniki. Od tamtej pory skończył się parowozowy monopol Anglików. W 1847 roku firma była już znacznie większa. Przez chwilę Borsig był największym producentem parowozów na świecie.
W 1854 roku fabrykata wyprodukowała swoją 500, a w 1902 roku 1000 lokomotywę. Miłośnikom kolejnictwa w Polsce nazwa Borzyk pewnie dobrze kojarzy się, chociażby z powodu parowozu wąskotorowego z 1925 roku, który w sezonie letnim cieszy gości poznańskiej kolejki parkowej Maltanka. Ale Borzyk był tradycjonalistą. Światowy kryzys gospodarczy oraz ekspansja innych pojazdów trakcyjnych sprawiły, że firma popadła w poważne kłopoty finansowe. Ratunkiem okazała się fuzja z koncernem AEG. Ten co prawda w Heningsdorfie produkował od 1918 roku również parowozy, ale z o wiele mniejszym sukcesem niż Borzyk. Połączenie obu firm pod kierownictwem AEG było sukcesem jeszcze z jednego powodu. Konkurencyjna berlińska spółka produkująca lokomotywy Maffei Schwarzkopf w 1932 roku zmuszona była ogłosić upadłość. Zakłady Siemensa dostarczały już wówczas osprzęt elektryczny tylko do produkowanych przez inne fabryki lokomotyw. Jedyną berlińską konkurencją pozostała więc spółka Orenstein und Koppel. Do 1934 roku zakłady w Berlinie Tegel oraz w Heningsdorfie dzieliły między sobą budową lokomotyw. W styczniu 1935 roku byłą produkcję lokomotyw pod nazwą Borzyk całkowicie przeniesiono do Heningsdorf. Powstała nowa nazwa – Borzyk Zakłady Lokomotyw Spółka ZO Heningsdorf, w skrócie BLW. Wszystko po to, by pod nową nazwą ogłosić kolejny sukces. Etwa ein Fünftel der Leistung ging bei Lokomotiven bisheriger Bauart nur für die Überwindung des Luftwiderstandes verloren. Lokomotywy tradycyjnego typu traciły około 1/5 swojej mocy, pokonując opór powietrza. Mówi lektor w tym filmie, który w 1935 roku został specjalnie nakręcony przez niemiecką kolej Reichsbahn z okazji prezentacji pierwszego parowozu firmy Borzyk AEG serii 05. Była to pierwsza lokomotywa parowa Niemiec całkowicie pokryta opływowymi otulinami. Film został nawet opatrzony w angielskie napisy. Pokazuje unikatowe sceny z produkcji tego najnowocześniejszego wówczas parowozu. Kocioł powstał jeszcze w zakładzie Berlin Tegel. Z tego powodu światowej prasie parowóz został zaprezentowany również w tym miejscu. Rok później parowóz tej serii o numerze 2 pokonał światowy parowozowy rekord, jadąc na trasie Hamburg-Berlin z prędkością 204 km na godzinę. Prestiżowy parowóz obsługiwał także pociągi pospieszne z okazji Olimpiady w Niemczech w 1936 roku. Rok później AEG dostarczyła niemieckiej kolei 5000 elektrowóz. Parowozy serii 05 ważą około 130 ton i mają bordowy kolor. Lokomotywa o numerze 1 jest eksponatem Norymberskiego Muzeum Kolejnictwa. Der Tag der Abnahme ist gekommen. Die fertige Stromlinienlokomotive verlässt die Fabrik. Dunkelrot, schnittig. W Muzeum Kolejnictwa w niemieckim Heilborn można zobaczyć parowozy zbudowane w Heningsdorfie o numerach 41 073 oraz 01 150. Na tabliczkach jako miejsce ich produkcji widnieje Heningsdorf Berlin. Jednak formularz parowozu mówi o czymś innym. Skrupulatny, ręczny wpis w dokumencie mówi, że miejscem produkcji jest Heningsdorf Kreis Osthavelland, czyli Heningsdorf, powiat Kraina Wschodnia Havela. Widocznie producent niechętnie mówił o Heningsdorfie. Berlin marketingowo brzmi po prostu lepiej. Rok produkcji wspomnianych parowozów to 1939 oraz 1942. Wtedy w Heningsdorfie rządził już jeden z czołowych nazistów, Hermann Göring. W 1938 roku bowiem większość udziałów firmy AEG Borzyk przejął Zbrojeniowy Koncern Narodowych Socjalistów kierowany właśnie przez Göringa. Po klęsce Niemiec w II wojnie światowej i podziale tego kraju na cztery strefy okupacyjne w nowo powstałym państwie wschodnio-niemieckim, zakład w Heningsdorfie został upaństwowiony. Zakład nosił nazwę Elektrotechniczne Zakłady Hans Beimler Heningsdorf Budowa Lokomotyw, w skrócie LEW. W Polsce
Często ta nazwa jest upraszczana do lew. Ta kronika filmowa pokazuje, jak mocno Berlin był zniszczony bezpośrednio po wojnie. Fabryka w Heningsdorfie aż w 80% znalazła się w gruzach. Ale odbudowa szła szybko. Przewozy publiczne, tramwaje oraz kolej miały bowiem kluczowe znaczenie. Już w 1948 roku w Heningsdorfie produkcja lokomotyw została wznowiona. Co ciekawe, na początku nowe pojazdy były liczone jako kontynuacja produkcji lokomotyw przez Borsig. Pod tym szyldem powstało ponad 15 tysięcy lokomotyw. W tym samym roku fabryka Lew wyprodukowała prototyp pierwszej powojennej serii parowozów 6510. Głównie jednak sukcesy fabryki wzięły się już z trakcji elektrycznej, na przykład w 1956 roku. W zakładach LEW w Heningsdorfie została zbudowana najsilniejsza jednoramowa lokomotywa świata napędzana prądem stałym o napięciu 3000 V. Wyposażony w automatyczne sterowanie stycznikowe kolos ważący 120 ton i mający moc 4300 koni mechanicznych potrafi przetransportować skład towarowy z 70 wagonami w ciągu jednej godziny na dystansie 60 km. To najwyższej jakości produkt kolegów z Heningsdorfu, przeznaczony na eksport do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W 1958 roku PKP-owskie elektrowozy uniwersalne serii E05 zostały przemianowane na serię EU20. W Muzeum Kolejnictwa w Warszawie zachował się egzemplarz o numerze 24. Stoi parę kroków od zbudowanego jeszcze pod nazwą Borsig parowozu serii PM3 z 1940 roku. W NRD polski elektrowóz doczekał się nawet wizerunku na znaczku pocztowym. Przez lata fabryka LEW dostarczyła Polsce m.in. 62 egzemplarze normalnotorowej lokomotywy górniczej EL2 oraz 308 egzemplarzy wąskotorowych lokomotyw górniczych EL9 i 49 egzemplarzy EL3. Poza tym 34 sztuki serii E05 oraz 25 serii E04. W 1955 roku około 60% całej produkcji zakładu LEW było skierowane na eksport. Fabryka była jedynym NRD-owskim producentem elektrowozów. Ale Heningsdorf miał również strategiczne znaczenie w zastępowaniu parowozów lokomotywami spalinowymi o mocy około 1000 koni mechanicznych. Od 1967 roku fabryka wyprodukowała 1146 egzemplarzy różnych wersji spalinówki zwanej V100, czyli V100. Od 1970 roku zwanej V100 Zein, czyli 110. Na kolejowych torach NRD lokomotywa ta stała się podobnie wszechobecna jak w Polsce seria SM42. W filmie wyprodukowanym przez wschodnio-niemiecką kolej, mówiąc o tej lokomotywie, pokazano nawet kilka ujęć z zakładu w Heningsdorfie. Kolejny przedstawiciel wielkiego przemysłu z branży kolejowej, zakład w Heningsdorfie, produkuje na zlecenie kolei Reichsbahn lokomotywy spalinowe serii V60 do prac manewrowych oraz serii V100 do prowadzenia lekkich pociągów. Lokomotywy te oraz lokomotywy serii V180 już obecnie w dużej mierze określają oblicze trakcji kolei Reichsbahn. Silniejsze lokomotywy importujemy w ramach współpracy krajów socjalistycznych ze Związku Radzieckiego. W ten sposób w naszej republice nie łączy się niepotrzebnie sił pracowniczych i produkcyjnych. Wśród ostatnich pojazdów wyprodukowanych w Heningsdorfie przed zjednoczeniem Niemiec znalazło się w 1989 roku 12 spalinowo-elektrycznych składów trakcyjnych typu Intercity dla greckich kolei. Od 2001 roku fabryka w Heningsdorfie wchodzi w skład kanadyjskiego koncernu Bombardier Transportation. Bombardier to koncern o zasięgu światowym. W samych Niemczech posiada jeszcze zakłady w Budziszynie, Berlinie, Brunszwiku, Görlitz, Kessel, Meinheimie oraz Siegen. Fabryka w Heningsdorfie koncentruje się na produkcji osobowych składów trakcyjnych. Najnowszym produktem zakładu jest seria Talent 2, skład której widzimy na tych zdjęciach w trakcie próbnej jazdy na terenie fabryki.
Dobrą okazją do zwiedzenia zakładu była wizyta kanadyjskiej ambasador w Niemczech wraz z szefem rządu Brandenburgii. Dostojnych gości oraz dziennikarzy zaproszono do hali numer 77, w której mieści się produkcja właśnie pojazdów typu Talent 2. Na niemieckiej kolei Deutsche Bahn wagon końcowy tej serii nazywa się BR442, a wagon środkowy BR443. Litery BR to niemiecki skrót od słowa Baureihe, czyli seria. Talent to produkowana od 1996 roku rodzina pojazdów spalinowych i elektrycznych. W Norwegii takie pociągi kursują nawet z uchylnym pudłem. W ciągu pierwszych 7 lat od powstania serii zostało sprzedanych więcej niż 300 jednostek. Talent 2 natomiast to pojazd wyłącznie elektryczny, produkowany w konfiguracjach łączących w jednym składzie do 6 wagonów. Wysokość podłogi w nisko i wysokopodłogowych wagonach jest do wyboru. Każdy wagon środkowy może być wyposażony po każdej stronie pudła w jedne lub dwie pary drzwi wejściowych, w zależności od tego, czy dany pociąg będzie jeździć w służbie miejskiej czy regionalnej. Standardowo posiada klimatyzację, wielofunkcyjne przedziały, elektroniczny system informacji pasażerów działający w czasie rzeczywistym. Połączenie poszczególnych wagonów odbywa się za pomocą wózków Jakobsa. Siłę napędową określa liczba osi napędowych. W zależności od ilości członów pociąg ma od 4 do 8 silników trakcyjnych. Z powodu charakterystycznego wyglądu czoła w kręgach kolejowych entuzjastów pociąg Talent 2 potocznie nazywany jest policzkiem chomika. W różnych konfiguracjach oferuje do 340 miejsc siedzących. Zaletą pociągu jest m.in. szybkie przyspieszenie. Prędkość maksymalna wynosi 160 km na godzinę. W Mecklenburgii DB Regio korzysta z wersji posiadającej pośrodku rzędu siedzeń gniazdo elektryczne do podłączenia w czasie podróży, na przykład laptopa. Stojący po lewej stronie prezes spółki dr Lutz Bertling wraz z kolegą opisał zebranym, jak wygląda produkcja pojazdu. Obecnie w Henningsdorfie pracuje prawie 3000 osób. Prezes na pamiątkę spotkania wręczył gościom piękne modele Talentu 2 w barwach Deutsche Bahn. Potem głos zabrał premier Brandenburgii Dietmar Woidke. Poinformował, że spotkanie z panią ambasador wykorzystał także do rozmowy na temat szerszej współpracy z Kanadą, m.in. w dziedzinie energii. Pan Bertling wyjaśnił, że dział kolejowy koncernu Bombardier w Niemczech zatrudnia 9 tysięcy osób i realizuje zamówienia z całego świata. Wydział rozwoju i konstrukcji pojazdów kolejowych mieści się właśnie w Henningsdorf. Opracowuje pojazdy dla Chin, Włoch, dla całego świata. Koncern matka jest przekonany o świetlanej przyszłości produkcji taboru kolejowego, a niemieckie fabryki koncernu mają dalej się rozwijać. Pani ambasador pochodzi z Quebec. Należy do zamieszkałej tam francuskojęzycznej mniejszości Kanady. Wobec tego postanowiliśmy zadać jej pytanie w macierzystym języku francuskim. Pani ambasador, czy po dzisiejszej wizycie jest pani miłośniczką kolejnictwa? Est-ce que vous êtes une amie de chemin de fer après cette visite? Oh, j'étais déjà une grande amie de chemin de fer et je pense que je suis encore plus convaincue. Je pense que ces trains particulièrement sont magnifiques. Mówiąc po francusku, pani ambasador wyraźnie się ożywiła. Już w młodości byłam entuzjastką kolei, podkreśliła. Ale owszem, wizyta tutaj potwierdza moje przekonanie. To, co widziałam, jest po prostu wspaniałe. Na to wtrącił się premier Brandenburgii. Big fans of transportation. Yes, exactly. Ja również jestem miłośnikiem kolejnictwa. Pani ambasador swoje myśli zaczęła wyrażać w języku angielskim, bo zdziwieni nieco niemieccy koledzy po francusku nic nie rozumieli. W pociągu można poczytać albo delektować się widokami za oknem. Pociąg jest czymś szczególnym. Zapewnia lepszy relaks, nawet sama droga do dworca jest mniej denerwująca. Bardzo lubię jeździć pociągami. Jeszcze kilka zdjęć grupowych przed pojazdem i zebrani kierują się do wyjścia. O swoją przyszłość pracownicy tej hali na razie mogą być spokojni. Deutsche Bahn złożyła wiążące zamówienie na 295 pojazdów, a prywatni operatorzy na kolejne 72. Konstrukcja modułowa Talenta daje klientom dużą swobodę przy zamawianiu konkretnego wyposażenia, ale sprawia kłopoty przy dopuszczeniu. Niemiecki Urząd Kolejowy EBA żąda przeprowadzenia procedury dopuszczenia dla każdej partii pojazdów produkowanej dla konkretnego klienta. Ten wymóg opóźnił dostawę pojazdów o 2 lata.
Teraz nowy sztandarowy pojazd Deutsche Bahnowskich Przewozów Regionalnych widnieje na wielu tablicach reklamowych tego czołowego niemieckiego przewoźnika. Problemy są więc rozwiązane. Teraz należy po prostu produkować. Zakładowi w Henningsdorfie życzymy kolejnych 100 lat w służbie dla kolejnictwa. I to wszystko na dziś w Kolejwizji. Do następnego razu. Bądźcie oczywiście z nami. Do zobaczenia.